Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnej już audycji Pogoń FM na falach Super FM. Wracamy po przerwie zimowej, nie takiej zupełnej przerwie, bo mogliście usłyszeć nas w trakcie trwania obozu w Belek, ale wracamy z naszymi cyklicznymi nagraniami, naszymi audycjami we wtorkowe wieczory. Dzisiaj niestety bez Seby Rożkowskiemu, któremu życzymy oczywiście zdrowia, ale zastępuje go wcale nie gorszy, a myślę, że nawet dużo lepiej zapowiadający się Jakub Żelepień. A dzień dobry. No tak mnie zapowiedziałeś, że czuję lekką presję przed tym programem. Presja, ty jeszcze nie wiesz, co to jest presja. Presja to dzisiaj mają piłkarze Pogoni Szczecin, od których wymaga się gry o Mistrzostwo Polski. No ode mnie wymaga się zastąpienia godnego albo nawet bycia lepszym od Sebastiana Rożkowskiego, więc to też jest presja. Kuba, startujemy w sobotę, dosłownie za kilka dni. Czy dziś wiemy już, że Pogoń jest drużyną, która może walczyć i zagrozić Lechowi Poznań w drodze po Mistrzostwo Polski? Może walczyć, może zagrozić Lechowi Poznań, natomiast dzisiaj nie byłbym w stanie powiedzieć, że jest faworytem, że jest wyżej w tej hierarchii od Lecha Poznań, nawet nie patrząc tylko na tabelę, bo tam wiemy, że dzielą nas 4 punkty, ale nie powiedziałbym, że jest w tej chwili bliżej do tytułu niż Lech Poznań. Lech Poznań, co istotne, zatrzymał swojego kluczowego młodzieżowca, to znaczy sprzedał go do Wolfsburga, mówię o Jakubie Kamińskim, natomiast sprzedał go w takiej konfiguracji, że on odejdzie do Niemiec dopiero od 1 lipca. Będzie grał całą rundę wiosenną w Poznaniu. Pogoń sprzedała Kacpra Kozłowskiego, no ale niestety ze skutkiem natychmiastowym, więc młodzieżowcem będzie Maciej Żurawski. Co prawda dobrze zaprezentował się w piątek podczas sparingu, na którym wspólnie byliśmy, natomiast obaj wiemy, że to nie jest jednak ten rozmiar kapelusza, co Kacper Kozłowski, to jest inny styl gry. Styl gry, powiedziałbym, bardziej pragmatyczny, mniej widowiskowy, mniej bezpośredni i mniej taki, który może zrobić różnicę w trudnym momencie. Ale jeśli powtórzy swoje liczby z tego meczu sparingowego w Gliwicach, oczywiście nie będziemy mieli nic przeciwko, jeżeli zakończyłby ten mecz ze strzeloną bramką. O młodzieżowcu jeszcze za chwilę porozmawiamy. Ja chciałbym ciebie jeszcze na początek naszej rozmowy zapytać o tego Lecha. Trener Kostar Runiejcz i włodarze klubu podkreślają, że Pogoń jest w trudniejszej sytuacji niż rok temu, kiedy to po jesieni była liderem rozgrywek, że miała przewagę nad grupą pościgową, a to dziś Pogoń musi gonić. Z drugiej jednak strony, czy to nie jest lepsza sytuacja w tym momencie, kiedy o Pogoni mówi się trochę mniej, nie wytacza się takich dział, że Pogoń lideruje i może zdobyć Mistrzostwo Polski, tylko Pogoń jest trochę za plecami, trochę w ciszy miała okazję przygotowywać się do startu tych rozgrywek? Pogoni trochę brakuje mentalności zwycięzców, zresztą skąd mielibyśmy tę mentalność mieć, skoro my nigdy niczego do tej mitycznej gabloty nie włożyliśmy, więc Pogoń, też to wiemy na przestrzeni tych sezonów, które za nami, tych kilku sezonów, które za nami, że w momencie, w którym Pogoń miała szansę na coś naprawdę dużego, kiedy decydował jeden mecz, jedna kolejka, kiedy wyniki układały się pod nas, no to zazwyczaj my się potykaliśmy w sytuacji teoretycznie łatwej, więc uważam, że z perspektywy Pogoni Szczecin, klubu, który jeszcze raczej nie jest w czołówce ustabilizowany, on cały czas aspiruje ten klub do czołówki, powoli się do niej przebija, ale jeszcze musi walczyć o swoje miejsce w tej hierarchii. Lepiej jest gonić niż uciekać. Kluczowy będzie luty? Kluczowa będzie cała runda. Ja się nie odważę powiedzieć, który miesiąc będzie kluczowy, bo przecież wiemy, jak było rok temu. Zaczęliśmy dobrze, zaczęliśmy od wyjazdowego zwycięstwa nad Rakowem Częstochowa, no a później to wszystko się posypało, zaliczaliśmy remisy, jakieś niepotrzebne wpadki, więc trudno powiedzieć. Kluczowe będzie to, żeby nie wpaść w taki kryzys, w jaki wpadliśmy na przełomie września i października, czy też w zasadzie sierpnia i września, więc wtedy, kiedy właśnie remisowaliśmy, kiedy wypuszczaliśmy wygrane mecze z rąk, kiedy traciliśmy bramki w 92, 91 minucie. Jeżeli tego nie będzie, to jestem spokojny o to, że będziemy walczyć do ostatniej kolejki i nawet jeśli skończy się to wicemistrzostwem, to kibice przeżyją wiele pięknych, emocjonujących momentów. A o to chodzi w piłce. Ciekawie będzie w czubie tabeli, bo tam jest Pogoń Szczecin, tam jest Pogoń, która ma grać o Mistrzostwo Polski, jest Lech, jest Raków, ale ciekawie będzie też w dole tabeli. O wszystkim tym, co dzieje się w PKO Ekstraklasie tuż przed wznowieniem rozgrywek, porozmawiamy za chwilę z naszym gościem, którym będzie Leszek Milewski z portalu weszło.com. Okiem fachowca w radiu Super FM. A naszym pierwszym gościem w dzisiejszej audycji Pogoń FM zgodnie z zapowiedzią jest Leszek Milewski, redaktor portalu weszło.com. Witam cię, Leszku. Cześć, słucham was dobrze. Leszku,
przed nami start ekstraklasy. Emocje rosną u ciebie i może to być jedna z najciekawszych wiosen w ostatnich latach? No myślę, że zdecydowanie. Mamy trzech kandydatów do mistrzostwa i to, co jest najlepsze, to, że za każdym można, z każdą z tych trzech drużyn można znaleźć przekonujące argumenty. To nie jest tak, że no, mogą wygrać, bo inni będą słabsi, no mogą wygrać, no bo mogą wygrać. Tylko każdej z tych drużyn da się zbudować naprawdę taką argumentację opartą na mocnych fundamentach, dlaczego ten zespół miałby zdobyć Mistrzostwo Polski. A przecież to nie tak, że liga się kończy na Lechu, Pogoni i Rakowie. Co rundę obserwujemy kogoś, kto wyskoczy, kto jest rewelacją. Także gdzieś wciąż ktoś może tu namieszać. Radomiak, no nie spodziewam się, żeby jeszcze więcej był w stanie wycisnąć niż tej jesieni, natomiast to jest naprawdę bardzo dobra drużyna. Myślę, że może namieszać w czołówce, ale no, jeśli miałbym się skłaniać ku temu, kto sięgnie po mistrzostwo, to jednak widzę jedną z tych trzech drużyn, ale muszę przyznać, że rzeczywiście wiosna pod wieloma względami zapowiada się pasjonująco. Zostańmy jeszcze na chwilę na szczycie tabeli, czyli jeszcze korony na głowę Lecha Poznań nie wkładamy. Absolutnie nie i to nie tylko dlatego, że chyba w Poznaniu najczęściej się śmieją z tego, że no cóż, Lech ma taki pewien swój gen wywracania się w ostatniej chwili. Pamiętamy taki koronny, to słowo nieprzypadkowe, koronny przykład sezonu, kiedy Lech bodajże zakończył rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. Miał, wtedy się mówiło, autostradę do Mistrzostwa Polski i przegrał u siebie z Koroną Kielce. Z Koroną Kielce, która nawet nie była zainteresowana za bardzo tym meczem w Poznaniu, ponieważ miała ważny mecz pucharowy, w ósemce była tylko jako turysta i tam bodajże jeszcze decydującą bramkę strzelił zawodnik Kapidzic, jeśli dobrze pamiętam. Także no, Lech przegrał, potrafił przegrać Mistrzostwo Polski nawet z rezerwami Korony Kielce. Więc jakiekolwiek koronacje w stosunku do Lecha Poznań są przedwczesne, choć jest absolutnie jasne, że to najlepszy Lech Poznań od wielu, wielu lat. Myślę, że to jest to lepszy Lech Poznań niż w mistrzowskim sezonie Macieja Skorży i to niewykluczone, że naprawdę o, może nie o klasę, może nie o długość, ale w taki wyrazisty sposób. Ta drużyna jest praktycznie pozbawiona wad. Nie jeden rezerwowy Lecha Poznań otwierałby skład w innym zespole z czołówki, powiedzmy, w Lech i Gdańsk. Więc no, nie da się ukryć, że jeśli miałbym postawić swoje życie na to, kto zdobędzie Mistrzostwo Polski, to postawiłbym na Lecha Poznań. Natomiast drżałbym o to swoje życie. Powiedzieliśmy o tym, czy też powiedziałeś ty dokładnie rzecz ujmując, że za każdą z trzech obecnie pierwszych drużyn w lidze znalazłoby się sporo argumentów świadczących o tym, że mistrzostwo może wylądować właśnie w każdej z tych drużyn. Co w takim razie przemawia za Pogonią Szczecin? Cóż, to Pogoń Szczecin sama w sobie ma świetny skład. Myślę, że niewiele ustępuje tutaj Lechowi. Rakowowi no, w ogóle nie ustępuje, moim zdaniem. Więc już mamy jakby drużynę, która potencjał kadrowy ma na drugim miejscu w Polsce. Natomiast warto zauważyć, że jak tak się spojrzy na Pogoń, no to tu wciąż jest taka historia o takim niewykorzystanym potencjale, o tym, że ci zawodnicy mogą się jeszcze przebudzić. Oczywiście, że wiemy, Kamil Grosicki nie miał złej jesieni, szczególnie w drugiej części tej rundy jesiennej. Natomiast no, chyba wszyscy się zgadzamy, że po dobrze przepracowanej zimie Kamil Grosicki wiosną no, powinien być po prostu pierwszoplanową gwiazdą ligi. Powinien już jesienią często brał odpowiedzialność za grę. Nawet w tym ostatnim meczu z Wartą, który był no, takim wielkim rozczarowaniem jednak w Szczecinie, to widać było, jak koledzy go szukają, że nie idzie, to szukamy Grosickiego. Natomiast spodziewam się, że Kamil Grosicki to będzie po prostu wiosną torpeda, która będzie uciekać i będzie potrafił przeważać takie kluczowe mecze. Z Wartą na przykład ostatecznie nie udało się. Wyobrażam sobie, że Kamil Grosicki tej wiosny może być zawodnikiem, który kiedy nie idzie, to potrafi zrobić różnicę naprawdę w sposób bardziej wyrazisty. Tak? No, wiadomo, że odchodzi Kozłowski, natomiast ja mam chyba troszeczkę taką bardziej chłodną optykę na ten transfer, że okej, Kacper Kozłowski jest postacią w tym momencie w polskiej piłce bardzo dużą. Jest piłkarzem oczywiście jakościowym, ale jednak
transfery takie jak Kozłowskiego, te miliony płacone, są transferami za potencjał w wielkim stopniu. Oczywiście, że Kacper Kozłowski jest znakomitym piłkarzem i wartością dodaną i tak naprawdę gwiazdą tej ligi, ale czy ja mam przekonanie, że on w każdym meczu, w każdym zwycięstwie Pogoni stemplował to zwycięstwo, że bez niego Pogoń nie wygrałaby tych meczów? No myślę, że są piłkarze w Pogoni Szczecin, którzy jakkolwiek mają ułamek potencjału sprzedażowego, jaki miał Kacper Kozłowski, tak dla samego zespołu są ważniejsi. Uważam, że Pogoń Szczecin poradzi sobie z zastąpieniem. Na przykład Legia Warszawa, jeśli rzeczywiście straciłaby Lukiniasa, miałaby dużo większy problem z zastąpieniem tego piłkarza. On jest jakby kluczowy, tak? Nie widać kogoś o takiej charakterystyce jak Lukinias. Nie widać kogoś, kto potrafi mieć taki warsztat. Natomiast w Pogoni uważam, że takiego zawodnika jak Kacper Kozłowski da się zastąpić kimś bardziej doświadczonym. Ta rywalizacja na pozycjach Kozłowskiego jest dosyć spora w Pogoni. Doszedł Biczachcian, który też jest piłkarzem absolutnie mający papiery na to, by po prostu w naszej lidze wymiatać, więc wygląda to wszystko obiecująco. Mamy pewne przebudzenie Zachowicia. Parzyszek jest kolejnym z tych zawodników, o których mówię, że on nie może być przecież aż tak słaby. On musi zacząć strzelać bardziej regularnie, po prostu sobie radzić, więc jest tu jeszcze kilku piłkarzy takich, którzy mają wiele do udowodnienia, których, jeśli chodzi o ten jakby jesienny wynik, nie dołożyli tylu cegiełek, ile moglibyśmy się spodziewać, że dołożą. Nie wiem, jaki jest obecnie plan na Rafała Kurzawę, jaki jest do niego stosunek, czy coś tam się zmieniło. Natomiast to również jest piłkarz przecież, który powinien dawać dużo więcej. Więc cóż, oczywiście defensywa, zawsze się mówi, że mistrzostwo ostatecznie wygrywa się defensywą, a chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest też bardzo mocny punkt Pogoni Szczecin. No i cóż, sama praca Runiejca. No, dopiero co się mówiło, że chce go reprezentacja Grecji. Jak rozumiem, ta oferta była dosyć poważna. No, to nie zdarza się jednak często. Grecja to jest solidny średniak, który jest w stanie jeździć na finały i tutaj trener Pogoni dostaje taką propozycję. To pokazuje najlepiej ten warsztat. Z tobą, Danielu, też rozmawiałem przecież o tym, jak dużo Ranieric znaczy dla samej Pogoni, wykraczając poza te piłkarskie względy. Więc jest to trener mający wielki autorytet, jest to trener z udokumentowanym już warsztatem, no cóż, pora jakby postawić, niewykluczone, że niedługo te rządy Kosty Runiejca się skończą w Pogoni, no bo oferty przychodzą coraz lepsze, nie zdziwiła mnie zupełnie, nie wiem, oferta z Bundesligi w tym momencie dla Runiejca, z jakiegoś słabszego klubu. Chyba fajnie byłoby postawić jakąś taką kropkę nad i w tej swojej przygodzie z Pogonią Szczecin. Nie mówię jeszcze o kropce na koniec zdania, bo oczywiście mam nadzieję, że jak najdłużej będzie polskiej lidze. No też oczywiście w Pogoni zawsze mówimy o tych młodzieżowcach, którzy są coraz mocniejsi. No z tego co wiem, to zimą bardzo dobrze pracował Fornalczyk i mam nadzieję, że ten zawodnik o naprawdę niezwykłych umiejętnościach driblingu, również korzystając z tego, że w klubie jest Kamil Grosicki, jest w stanie niejednego go nauczyć, jakby dać mu takie, no cóż, pewien nowy wymiar. Jestem przekonany, że Fornalczyk może być kimś takim, kto tutaj wiele da. No, Sebastian Kowalczyk, naprawdę, gdzie tu nie spojrzeć, są zawodnicy, o których można powiedzieć coś bardzo dobrego. Jest to też, obok personelu, jest taka zwarta drużyna, prowadzona od wielu lat, zbudowana konsekwentnie, gdzie czuć też, gdzie ci piłkarze są trochę niesieni też przez to, co się dzieje w klubie. Nowy stadion, no, to porządne zarządzanie, tak? Widać, że ten klub idzie do przodu, to też napędza piłkarzy, że czują, że są w dobrym miejscu, które ma dużą przyszłość. Także jak najbardziej potrafię sobie wyobrazić mistrzostwo Pogoni, no ale wy najlepiej wiecie, jak to jest z wkładaniem trofeów do gabloty w Pogoni. Pytanie, czy to też nie będzie jakimś takim czymś paraliżującym, że te wszystkie lata stawały niejednokrotnie przed oczami, te wszystkie lata bez trofeów, gdy przychodziło do decydującego meczu. Ale szczerze mówiąc, myślę, że jeśli ktoś ma się przełamać, to właśnie ten zespół z Kamilem Grosickim, który tuż po zameldowaniu się w Szczecinie mówi wprost, że on przyjechał tu grać o trofea, z tak utytułowanym właśnie wychowankiem jak Kamil Grosicki. On nadaje pewnego ducha temu zespołowi. Masz innych zawodników, którzy zdobywali trofea. To była ta sprawdzona jakby koncepcja. W ten sposób budowano skład. I Kamil Grosicki jest tutaj takim wkładem, być może pieczętujący, tym ostatnim puzzlem w tej układance takiej budowy mentalu, który jest gotowy, by wygrywać. Leszku, na koniec zapytam cię o dół tabeli i jeden niepasujący tam element, Legię Warszawę. Ja ostatnio na Twitterze napisałem, że Legia może być klubem, który będzie rozdawał karty w walce o mistrzostwo. Czy ty podzielasz to zdanie, czy nie? Znaczy, nie wiem, czy będzie rozdawał karty w księgach mistrzostwa. No,
Nie wiem do końca, w jakim kontekście to powiedziałeś, szczerze mówiąc. Chodzi mi o to, że będziemy patrzeć, komu Legia zabierze, bo ja myślę, że to już będzie inny zespół niż ten, który obserwowaliśmy jesienią. Znaczy, no, każdy zespół będzie próbował zabrać rywalowi, także czy Legia, czy ktoś inny. Chyba aż tak bym tego nie czytał. Te trzy zespoły, o których powiedziałem, co tydzień grają tak naprawdę finały, czy to będzie z Legią, czy to będzie z Piastem, czy to będzie z Jagiellonią. No spójrzmy, możemy powiedzieć, że Piast będzie teraz decydował wiosną, bo Piast ma dużo mocniejszy zespół i każdy, kto będzie grał z Piastem, musi się go bardzo obawiać. Także nie powiedziałbym już, Legia ma sezon walki o spadek i niech się na tym skupi, zamiast przyklejać jej znowu jakieś dodatkowe kwestie. Ma swój Puchar Polski, ma walkę o utrzymanie, to są dwa poważne cele i myślę, że oczywiście, że Legia nie spadnie, natomiast no, pamiętajmy, że jak trwała ta jesień, ta seria porażek, to cały czas się mówiło, że Legia już teraz musi się przełamać, Legia już teraz musi się przełamać. No, jeśli źle by weszli w wiosnę, no to naprawdę zaczyna wyglądać niebezpiecznie. Były już takie sezony w historii Ekstraklasy, kiedy no może nie Legia spadła, ale spadały zespoły, które miały gigantyczny potencjał piłkarski. Ja pamiętam taki sezon z Zagłębiem Lubin, kiedy Adam Nowaoka po bodajże wygraniu w jednej z pierwszych kolejek wysoko z Wisłą Kraków, wówczas bardzo bogatą, powiedział: panowie, jeśli waszą ambicją jest tylko wygrywanie w Polsce, to ja was nie chcę w tej szatni. Czyli Adam Nowaoka już wtedy się rozpędził, to opowiadał bodajże Arkadiusz Klimek. Adam Nowaoka już wtedy się rozpędził, że Zagłębie Lubin ma taką pakę, że musi w pucharach robić sukcesy, a za chwilę spadli z ligi. Pamiętamy Górnik Zabrze, tuż po wejściu bogatego sponsora Allianz, też mieli paczkę i też spadli. Także gdy nie idzie, to naprawdę te umiejętności, to wszystko zaczyna rozłazić, więc myślę, że pierwszy miesiąc dla Legii będzie kluczowy. Natomiast uważam, że jednak Vukovic jest właściwą postacią i ogarnie to tak pod kątem mentalnym. Na pewno widać w tych wszystkich zespołach. Ta walka utrzymania będzie niezwykle ciekawa. Termalika zrobiła ciekawe transfery. Warta Poznań no, też jest cały czas zespołem, który ma sporo do zaoferowania. Górnik Łęczna skazywany na porażkę. Szczerze mówiąc, spodziewałem się zobaczyć go już praktycznie w pierwszej lidze po rundzie jesiennej, natomiast no, kibicowałem im, no bo to jest romantyczna historia i proszę, całą zimę spędzili poza strefą spadkową. Dla klubu takiego jak Górnik Łęczna, dla całej tej szatni, to jest coś niesamowitego. Całą zimę spędzić poza strefą spadkową, to musi być dla nich niezwykły zastrzyk takiej motywacji, takiej wiary, że można. Naprawdę, ja wiem, że w rozliczeniu ostatecznego kształtu tabeli to może nie mieć znaczenia, tam są dwa punkty różnicy, tam Legia jeszcze może mogłaby tak naprawdę strącić ten Górnik, ale jestem przekonany, że ostatnio rozumiem taki reportaż, jak się zimuje na ostatnim miejscu, tak, i że to zawsze działa. To są takie dwa miesiące, kiedy cały czas siłą rzeczy od tego nie uciekniesz w rozmowach między sobą, no i z bliskimi. I Górnik Łęczna przez całą zimę w tych rozmowach między sobą, z trenerem, w klubie, z mieszkańcami Łęcznej, z bliskimi, mogą mówić: tak, udało nam się, jesteśmy poza strefą spadkową. Słuchajcie, my to naprawdę możemy zrobić. Też jestem niezwykle ciekawy tego zespołu, bo on rzeczywiście może wyjść z taką energią, wiarą, choć oczywiście personalnie wciąż jest najsłabszy. I w zasadzie możemy tak mówić o każdej drużynie. Jest bardzo niewiele zespołów, które jakby by mnie nudziły, że nie jestem ciekaw, co u nich się zdarzy. Jestem ciekaw, jak się potoczy dalej przygoda Lukasa Podolskiego, czy on po tej przepracowanej zimie wejdzie na jeszcze wyższy poziom. Czy Star Mielec, której w zasadzie połowie kadry, to chyba 3/4 kadry kończy się latem kontrakt, tak? Mm-hmm. Ci zawodnicy już tam odchodzą. Stal już się praktycznie utrzymała, ale jeśli oni nie zbudują jakichś trwałych fundamentów tej wiosny, no to za rok po prostu będą faworytem do spadku i to dosyć mocnym. A taki cud nie będzie się dział cały czas, co wiedzą na przykład w obozie Warty Poznań, więc gdzie tu nie spojrzeć, to jest coś interesującego. Ekstraklasa zapowiada się więc bardzo ciekawie. O tym wszystkim powiedział nam Leszek Milewski z portalu Weszło.com. Leszku, bardzo dziękujemy ci za obecność na naszej antenie i mam nadzieję, że ja rychłego usłyszenia i zobaczenia. Spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo, cześć. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Wracamy do audycji Pogoń FM w Super FM. W studiu niezmiennie Daniel Trzepacz i Jakub Żelepień. Witamy raz jeszcze i zapraszamy do naszej teraz krótkiej pogawędki na temat tego, co czeka nas w spotkaniu z Piastem Gliwice. Leszek Milewski z Weszło nakreślił nam taki szerszy obraz Ekstraklasy w rundzie wiosennej. Teraz skupimy się na tym, co bezpośrednio przed nami, a więc na tej potyczce na Górnym Śląsku. Będziemy też mieli gościa, ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. No więc Daniel, zacznę od pytania do ciebie. Spotkanie z Piastem Gliwice, ty się tego spotkania boisz? Ty się tego spotkania nie możesz doczekać? Ty uważasz, że to będzie spotkanie łatwe, proste i przyjemne? Czy jakie jest twoje patrzenie na ten mecz, na dosłownie kilka dni przed nim?
Na dwa twoje pierwsze pytania odpowiedziałbym twierdząco. Boję się tego meczu i nie mogę się go doczekać. Nie będzie taka hybryda. Tak. Nie będzie to z pewnością łatwy mecz. Z Piastem nigdy nie gra nam się łatwo. Nigdy nie gra nam się łatwo w Gliwicach. To są zawsze takie zacięte pojedynki, bardzo często kończące się wynikami 1-0 w jedną lub w drugą stronę. I ja mam trochę obawy przed tym meczem w Gliwicach, bo nie wiem, czego spodziewać się po Piaście, ale o Piaście jeszcze porozmawiamy za chwilę z naszym kolejnym gościem. Jeśli chodzi o Pogoń, Pogoń jest przygotowana. Pogoń wygląda bardzo dobrze w grach kontrolnych. Pogoń jest wybiegana. Pogoń ma odpowiednią wytrzymałość i pod tym kątem niczego nie należy się obawiać. Tutaj wszystko wygląda jak najbardziej ok, ale to jest piłka. To jest piłka, wystarczy jeden moment, zagapienie jednego z piłkarzy i ten mecz może się rozstrzygnąć właśnie znów wynikiem 1-0. Oby na korzyść Pogoni, ale mamy dużo atutów. Jest Kamil Grosicki, jest Luka Zachowicz, jest Damian Jean Dąbrowski. Jean-Carlos bardzo dobrze wyglądał. Jest Jean-Carlos Silva, który wyglądał świetnie przez cały okres przygotowawczy. I no, musimy tych swoich atutów szukać, je wykorzystywać. Mamy ich sporo. Myślę, że cały czas więcej niż Piast i w tym upatrujmy naszej szansy. No i oczekujmy tego, że Pogoń przywiezie z Gliwic 3 punkty, bo jeżeli mamy grać o Mistrzostwo Polski, tak jak powiedział w rozmowie ze mną trener Kostar Uniejcz, nie możemy sobie pozwolić na więcej wpadek takich jak w meczach z Wartą Poznań. Przed laty znakomity bokser Muhammad Ali powiedział, że każdy ma plan na pojedynek, dopóki nie dostanie pierwszego ciosu. Ja się trochę tego obawiam, że jeżeli my jako pierwsi stracimy bramkę, a tak jak mówisz, te mecze często kończą się bardzo niskimi wynikami, to nie zdołamy strzelić dwóch goli Piastowi Gliwice na wyjeździe. Mamy w takich momentach duże problemy. Na pewno były one jesienią, to było widać w kilku ze spotkań, ale spójrzmy troszeczkę inaczej. Jeżeli spojrzymy na mecze sparingowe, mecz z FC Zurich, także stracona bramka goniliśmy i doprowadzenie do wyrównania. Mecz z Rapidem Wiedeń, uczestnikiem fazy grupowej Ligi Europy i drużyny, która lada moment będzie grała w Lidze Konferencji z Vitesse Arnhem. Straciliśmy gola i potrafiliśmy strzelić dwie bramki, więc może jest tutaj jakiś promyk nadziei, że coś w tej naszej grze takiej się zmieni. Chociaż to oczywiście były gry kontrolne, te gole były mniej ważne, drużyna rywala nie nastawiała się automatycznie na obronę, nie stawiała autobusu w bramce. W lidze, gdzie ważyć będą się kolejne 3 punkty, będzie zapewne inaczej. Ale szukajmy tych pozytywów, bo czeka nas naprawdę fajna runda. Ja już nie mogę się doczekać tego wyjazdu do Gliwic, nie mogę doczekać się pierwszego meczu w Szczecinie, no i nie mogę doczekać się Wahanabicza Chciana. No właśnie, natomiast co do Ormianina, to myślę sobie, że znając Kostera Uniejcza, my go nie zobaczymy od pierwszej minuty w spotkaniu z Piastem Gliwice. Ja bym powiedział, że nawet na 100% tak będzie. Znamy Kostę, wiemy, jak on wprowadza nowych piłkarzy do zespołu. Jednak Biczakcian w tych grach kontrolnych, w których miał okazję się pokazać, pokazał się z bardzo dobrej strony. Zanotował liczby, strzelił 3 bramki. W zasadzie chyba tylko jeden piłkarz ekstraklasy w grach kontrolnych, João Amaral z Lecha, strzelił 4. Więc jest w czołówce klasyfikacji strzelców gier sparingowych polskich drużyn z PKO Ekstraklasy. To oczywiście z przymrużeniem oka, bo takie statystyki nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Jasne, oczywista sprawa, ale dał się poznać jako piłkarz, który ma duże możliwości. Teraz wszystko zależy od tego, jak on wkomponuje się w zespół, jak będzie go wkomponowywał trener Runiajcz, bo ja myślę, że z adaptacją tutaj nie będzie większych problemów. Zresztą na meczu z Hansą miałem okazję siedzieć w miejscu, gdzie piłkarze się rozgrzewają. Tam Biczakcian wychodził na rozgrzewkę i chyba te lata spędzone na Słowacji pomogły mu bardzo szybko opanować takie polskie zwroty, bo on z kolegami zaczął rozmawiać po polsku, wyobraź sobie. Wiadomo, nie była to czysta polszczyzna, nie były to fantastycznie rozbudowane zdania, ale radził sobie naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Dużo śmiechu, dużo żartów i on już tak, jak patrzę na niego, on jest w drużynie. Na pewno mówi lepiej po polsku niż my po ormiańsku, to bez wątpienia. To bez wątpienia, zwłaszcza jeżeli jeszcze mielibyśmy coś napisać tymi ślaczkami. Jak często przeglądałem sobie te ormiańskie profile, które pisały o transferze nowego, młodego Mkhitaryana do Pogoni Szczecin, bo tak jest tam określany ten zawodnik. No ale mam nadzieję, że szybko pokaże się kibicom Pogoni Szczecin. My lubimy takich egzotycznych zawodników. My potrzebujemy takiego piłkarza, który stałby się ulubieńcem publiczności. Jemu jest łatwiej stać się takim pupilem, niż myślę, że nawet wychowankowi.
Szczepanek zawsze ma ogromną presję na sobie w przypadku klubu ze Szczecina, ale myślę, że ogólnie w przypadku każdego klubu. Dokładnie. A wracając jeszcze na chwilę do Bicza Kciana, musimy wymagać, musimy mieć duże oczekiwania, bo pamiętajmy, że to jest najdroższy piłkarz pozyskany przez Pogoń Szczecin w jej historii. I powoli kończąc ten wątek, dodajmy również, że Bicza Kcian będzie rywalizował o to miejsce w składzie na, powiedzmy, dziesiątce z Sebastianem Kowalczykiem i Rafałem Kurzawą i ta rywalizacja zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Tak, myślę, że to jest jeden z dwóch znaków zapytania w tej chwili w zespole Pogoni Szczecin. Ja stawiam na Sebastiana Kowalczyka, mimo wszystko po tej dobrej jesieni, rewelacyjnej w jego wykonaniu, bo notował takie liczby, jakich nigdy wcześniej nie notował. Był obserwowany przez włoskie kluby, m.in. Chievo Verona i te kluby na pewno też będą obserwować go wiosną. I dlatego myślę, że też ten Biczakcian, o którym wcześniej rozmawialiśmy, może być taką alternatywą mającą czas na wdrożenie się do drużyny, aby zastąpić Kowalczyka za kilka miesięcy. Latem, kiedy on trafiłby do kolejnego klubu. No dobrze, no to zobaczymy, co nam przyniesie kolejny sezon. Do tego jeszcze dużo czasu. Na razie zostańmy przy tym, co tu i teraz, bo jak ktoś za bardzo myśli o przyszłości, to traci z oczu teraźniejszość. Myślę o Indyko niedzieli i wiadomo, co się wydarzyło. Wracamy do tego, co przed nami, a przed nami mecz z Piastem Gliwice, a o Piaście Gliwice nie powie nam więcej nikt niż Łukasz Grabowski, redaktor Przeglądu Sportowego, który bardzo dużo wie o drużynie z Gliwic. Okiem fachowca w radiu Super FM. A zgodnie z zapowiedzią jest dzisiaj z nami Łukasz Grabowski, redaktor Przeglądu Sportowego, osoba, która doskonale odnajduje się w realiach Piasta Gliwice. Dobry wieczór, Łukasz. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy i was, panowie. Łukasz, powiedz nam na początek, czy jesień w wykonaniu Piasta była rozczarowaniem dla wszystkich w Gliwicach? Tak, no myślę, że trudno to inaczej odbierać. Tam przyzwyczaili się kibicy nieco do... No innej rzeczywistości. Oczywiście ten poprzedni sezon już był takim dzwonkiem alarmowym, ale myślę, że nawet mimo tego to raczej wszyscy odbierali to jako porażkę, bo ten skład i osoba trenera Waldemara Fornalika na pewno pozwalają myśleć o czymś więcej niż 12 miejsce jesienią, tym bardziej, że gra Piasta, no umówmy się, poza kilkoma spotkaniami nie porywała i im dalej w las, tym miałem wrażenie, że ten zespół po prostu się gubi, gra gorzej, gra wolniej, gra bardziej przewidywalnie i gdzieś gubił te punkty w taki sposób, w jaki Piast tego nie robił, po prostu tracąc często gole w końcówkach spotkań, więc myślę, że na pewno jest to oceniane jako rozczarowanie, co zresztą też widać po ruchach klubu zimą. No właśnie, ruchy klubu zimą to jest ściągnięcie przede wszystkim dwóch napastników. Siła ognia trochę szwankowała. Czy uważasz, że takie połączenie Kamila Wilczka i Sapinena to może być nowe otwarcie wiosenne? Choć pewnie zakładamy, że nie od pierwszej kolejki tę dwójkę będziemy oglądać, zwłaszcza Kamila Wilczka, myślę. No raczej Kamil Wilczek nie będzie grał od pierwszej kolejki. Trudno się spodziewać, żeby nagle wskoczył od razu do składu, tym bardziej, że nie przepracował z drużyną ani jednego dnia, więc raczej liczył, do tej pory, liczyłbym tutaj na Rauno Sapinena w pierwszym składzie. Natomiast no na pewno patrząc na to, kogo miał Piast w ataku do tej pory, a kogo ma teraz, to ta siła, wiecie, panowie, to się zwiększyło absolutnie. Myślę, że naprawdę o jakieś 70-80% jest teraz siła rażenia większa, no bo nie oszukujmy się, ani Alberto Toril, ani tym bardziej Stojlikowicz, który właściwie szybciutko się pożegna z Gliwicami, to nie są napastnicy tej klasy, co Sapinen i Wilczek. Jestem tylko ciekaw, czy oni nie są zbyt podobni do siebie, ci nowi główni napastnicy, że tak ich nazwę, Piasta Gliwice, bo wydaje mi się, że obaj są takimi gośćmi, którzy świetnie się odnajdują w polu karnym i tam będą czyhać na piłki dogrywane gdzieś z linii pomocy, więc zobaczymy, ale na pewno są to ludzie potrafiący wykończyć akcję i tego brakowało absolutnie w Gliwicach. Jeśli chodzi o ruchy aut z klubu, pożegnał się z Piastem Patryk Sokołowski. Wydaje mi się, że to taki trochę niedoceniany do tej pory piłkarz. Mało się o nim mówiło. On był takim kluczem do stabilnej gry Piasta. Wtedy oczywiście, kiedy Piast notował dobre wyniki.
Absolutnie, to Patryk Sokołowski już generalnie w rundzie jesiennej tego sezonu to już w ogóle był jeden z najlepszych na swojej pozycji w Ekstraklasie, uważam, i to okej, może nie najlepszy, ale top 5 spokojnie, bo on ciągnął całą grę Piasta, uspokajał ten środek pola, do tego zaczął dużo dawać w ofensywie, bo chyba 5 goli strzelonych w tym sezonie, o ile dobrze pamiętam. I myślę, że to naprawdę, naprawdę duża strata dla Piasta, ale w Gliwicach dosyć mądrze to rozwiązali, wydaje mi się, bo tak, w tym roku, w tym sezonie właściwie nie roku, no to Piast już o nic grał nie będzie, przynajmniej w lidze. Ściągnięto szybko Michała Kaputa z Radomiaka, on ma za sobą fajną rundę. To jest zawodnik młodszy od Sokołowskiego, więc też bardziej perspektywiczny. Będzie miał pół roku na to, żeby wejść w buty Patryka, gdzieś się zaadaptować do tej drużyny, rozkręcić, i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, ale na pewno strata Patryka Sokołowskiego, no, odczułby ją każdy zespół w Polsce, niezależnie od tego, gdzie Patryk by grał, tak uważam. Przejdźmy jeszcze na chwilę od piłkarzy do osoby trenera. Czy uważasz, że jeśli, tak jak powiedziałeś, Piast już w tym sezonie nie będzie grał o nic szczególnego w lidze, to oznacza, że ten projekt pod tytułem Waldemar Fornalik powoli będzie wygaszany, czy nie? Czy to jest pozycja na tyle silna tego szkoleniowca, podobnie pewnie jak Kosteruniejcia w Szczecinie, że niezależnie od tego, czy Piast zajmie 10., 8. czy 12. miejsce, raczej niżej się nie spodziewamy, to Waldemar Fornalik będzie spokojny o pracę w kolejnym sezonie? No, trener Fornalik przedłużył kontrakt przed tym sezonem. Ja wiem, że to w polskiej piłce niewiele znaczy, bo można po przedłużeniu kontraktu zostać zwolnionym po miesiącu, ale myślę, że w Gliwicach akurat zaufanie do niego jest ogromne i też sobie na to zaufanie zapracował. Myślę, że on też ma takie trudne trochę zadanie, bo zwróćmy uwagę na to, że jak już sobie zespół zbuduje, to za chwilę odchodzi mu dwóch, trzech czołowych piłkarzy i musi wszystko układać od nowa, więc tutaj myślę, że dadzą mu komfort pracy jeszcze w następnym sezonie, tym bardziej, że mam takie podejrzenie, że ten zespół jest budowany już z myślą właśnie o następnym sezonie, gdzie teraz mógłby sobie spokojnie popracować Fornalik pół roku z tymi zawodnikami, teraz ściągniętymi zimą, którzy wzmocnią skład, i kombinować na następny sezon. Pewnie już będą ambicje w Gliwicach, walki gdzieś o podium, no bo tak mi się wydaje, że tak to wygląda w tej chwili. I są ku temu przesłanki. Natomiast co do samej osoby trenera Fornalika, to naprawdę nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Chyba nie, Piast zacząłby grać o utrzymanie nagle, walczyć gdzieś o utrzymanie i to chyba tylko mogłoby strącić gdzieś trenera Fornalika, albo jego rezygnacja, gdyby on sam doszedł do wniosku, że po prostu już mu się w Gliwicach dłużej nie chce siedzieć. Innego scenariusza tutaj nie widzę. Łukasz, na koniec naszej rozmowy, tak patrzę na wyniki gier kontrolnych Piasta Gliwice. Oczywiście nie można się na nich w 100% opierać, ale wygrana z Goczałkowicami 5-1, porażka z FK Szkendija Tetowo 1-4, remis 1-1 z Radniczki Nisz i wygrana 3-0 z bułgarską Ardą Kyrgyzali. I patrząc na te wyniki, ja o Piaście nie wiem dzisiaj nic. Ja myślę, że o Piaście niewiele wiedzą właściwie wszyscy, oprócz trenera Fornalika w tej chwili, bo on to sobie gdzieś tam układa. Ja bardziej niż na sparingi patrzyłbym na poprzednie rundy wiosenne w wykonaniu tego zespołu, a one były zazwyczaj lepsze więc niż te jesienne, nawet jak zdobywali mistrzostwo. W zeszłym sezonie wiadomo, start rundy beznadziejny, później końcówka jesieni okej, początek wiosny bardzo dobry, tam 2 czy 3 potknięcia na koniec, które zadecydowały o tym, że Piast w europejskich pucharach się jednak nie znalazł, chociaż wszystko miał tak naprawdę do ostatniej kolejki w swoich rękach. Ale wydaje mi się, że to będzie jakoś poukładane i że chociaż te pierwsze kolejki mogą być jeszcze takie, nie takie jak sobie to Fornalik wymyślił. Myślę, że ten zespół przeszedł tyle zmian i tyle będzie zmian w wyjściowej 11, że tak naprawdę to jeszcze będą potrzebowali 2-3 meczów, żeby gdzieś to odpaliło.
Łukasz Grabowski, redaktor Przeglądu Sportowego, był dzisiaj naszym gościem. Łukasz, bardzo dziękujemy Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, dziękuję do również. Zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Dziękuję również, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. I po raz ostatni dzisiaj słyszymy się w audycji Pogoń FM w Super FM. Wiemy już co nieco, co się dzieje w obozie Piasta Gliwice. Wiemy też, co się dzieje w Ekstraklasie ogółem. O tym opowiedział nam Leszek Milewski z portalu Weszło. No to na koniec to chyba jeszcze nasze trzy grosze. Nasze trzy grosze, czyli nasze przewidywania na spotkanie Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice, a w zasadzie Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. Moje ulubione pytanie. Jaki wynik typujesz? Pozytywny. Zawsze podchodzę do sprawy pozytywnie. Mam nadzieję, że wygramy. A skąd bierze się tam taka pozytywna myśl w mojej głowie? Stąd, że widzę dużą pewność siebie w rozmowach z piłkarzami, dużą pewność siebie w rozmowie z trenerem. Oni są świadomi, oni pracują w dużej mierze razem już od 3 lat z dużą rzeszą z tych piłkarzy, którą mamy w kadrze. Mamy takich piłkarzy jak Kamil Grosicki, który chce grać o coś. Mamy piłkarzy jak Michał Kucharczyk, którzy znają smak zwycięstw tych takich najważniejszych, czyli już podnoszonych trofeów i jestem spokojny. Wiem, że drużyna da tam z siebie wszystko, a jeżeli da z siebie wszystko, to tylko żeby chociaż raz więcej piłka wturlała się do siatki. A w tym sezonie my potrafimy strzelać gole. W zeszłym sezonie faktycznie było to trudno, ale teraz przecież odnieśliśmy najwyższe zwycięstwo za czasów Kostyrunia Idzie, a więc tutaj mam na myśli oczywiście 5-1 z Lechią Gdańsk. Zdarzało nam się kilkukrotnie zdobywać po 4 bramki w meczu, więc no wydaje mi się, że to może być, pomimo tego, że pewnie boisko będzie zmrożone, boisko będzie zimne i twarde, to możemy zobaczyć trochę dobrego futbolu. Zdecydowanie musimy poprawić grę w naszej obronie, co nie było naszą tak mocną siłą jesienią jak teraz. I musimy pamiętać o tym, że gramy bez Konstantinosa Triantafylopoulosa, który niestety nabawił się w Turcji urazu, nie będzie go z drużyną przez około miesiąc. Mariusz Malec musi wykorzystać swoją szansę, bo myślę, że to on będzie partnerem w parze z Benedyktem Cechem i to, o czym mówiłeś na naszym pokoju twitterowym, dojdzie tam do takiej zamiany miejsc. Mhm. Cech jako prawonożny piłkarz powędruje bliżej prawej strony, a Malec bliżej lewej strony. Może to wyjdzie na dobre, może będzie tak, że to, czego się obawiamy, de facto okaże się naszą siłą. To jest marzenie Kostyruniajcza. On zawsze chciał mieć w parze lewonożnego stopera i prawonożnego stopera. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak Mariusz sobie poradzi i czy złapie taką pewność siebie, no bo on też niewiele grał jesienią. I tutaj gdzieś może jest jakaś obawa o to, jak to będzie wyglądało. Jeżeli będziemy solidni, jeżeli nie stracimy bramki, to my w tych Gliwicach wygramy, bo wierzę, że chociaż raz piłkę do bramki wprowadzimy. Czyli będzie tak jak dokładnie rok temu w Częstochowie, w zasadzie wtedy jeszcze w Bełchatowie, ale w meczu z Częstochową, że mecz wyrównany, mecz na styku, ale gdzieś to 1-0 jednak uda się przepchnąć. Myślę, że Pogoń będzie prowadzić grę, że będzie lepsza od Piasta, że nie będzie to aż tak wyrównany mecz. Zresztą pokazują to miejsca w tabeli. Piast na pewno też jest silnym zespołem, ale będzie potrzebował trochę więcej czasu na wdrożenie nowych piłkarzy. Mam nadzieję przynajmniej, że tak to będzie wyglądało, że to wszystko zagra na naszą korzyść, na korzyść Pogoni Szczecin. No i że będziemy wracać do Szczecina z tych Gliwic długą drogą, ale z uśmiechami na twarzy. Wybierasz się? Oczywista oczywistość. No tak, po co ja w ogóle o to pytam? To co, chyba powoli kończymy na dzisiaj. Kończymy, dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom. Do usłyszenia za tydzień, oby w jeszcze lepszych nastrojach niż dzisiaj. Dziękujemy. Daniel Trzepacz. Jakub Żelepień. Do usłyszenia. Pozdrawiamy, dobrej nocy.